Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony AgroZotosiak i witam w następnym odcinku na moim kanale. Bo dosyć długiej przerwie, trochę ją skróciłem nawet, bo mi się trochę ta data nie podobała. I w dzisiejszym odcinku siano kosy, jak widzicie, już szłem dwa akcji z klasem. Oczywiście koziarka klas. Więc robię ten odcinek tak na szybko, bo czas na nagrywanie mam, ale już na montowanie nie, więc odcinek będziecie widzieli bardzo późno, bo nagrywam to akurat 27 maja, to się, jak się nie mylę, ale leci to dopiero później, gdzieś tak w czerwcu może. Potem przerwę bym chciał też skrócić. O, już jedzie. Za chwilę odsunę, a jak będzie w środku, to nie będę się odzywać. Zostawcie łapeczkę w górę, a zresztą wszystko będzie kanał dzwoneczkiem. A ja zapraszam was do oglądania. Pozdrawiam agrohodowcę i innych użytkowników. No i tak to wygląda. Koziarka bardzo dużo. Ona by temu sobie żabka przeskoczyła. Więc za chwilę będę tam siadał. Tam już zakręca na szwęt. Tam jest mokro trochę tam w tym, ale to nie problem, bo to już tak wyschło, bo już nie podało za dużo. Jak widzicie tutaj w rowie, no susza w tym rowie. Ogólnie we wszystkich rowach jest tak sucho. Zasadę to jest mało wody. No i sobie jeździ tutaj łączka. Tam jedna już jest skoczona. Tam za oborą też już wuja mój kończy kosić. Tutaj już kosiliśmy jedną, zaczynamy drugą i będziemy trzecią później kosić, taką już klin taki już mały. No jak wsiądę, to nie będę już z wami gadać. Tak jak mówiłem, łapeczka musi być, bo tu zaczynamy już się na kosy, nie wiem, jak się opleczy tutaj. Dawno nie nagrywałem, muszę się przyzwyczaić teraz od nowa. Więc łapeczka, subik, dzwoneczkiem, mile widziany. I bo mnie to motywuje. No i lecimy po 100 subskrypcji do końca roku. Więc warto subskrybować, już wtedy będzie duży specjal. Możecie zadawać pytanka różne pod filmami, ja będę odpowiadać. No i zapraszam na kanały Agrohodowca, Dziewczyna ze wsi i Jarosław Stankiewicz. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam i zapraszam na ich kanały. No i widzę, wy sobie oglądajcie, ja za chwilę tam wejdę i będziecie, będę wam nagrywać ze środka, więc zrobię cicho.
na tyle w dzisiejszym odcinku mojej wypowiedzi. Skończyliśmy już całą łąkę Lemszy. Mój wujek dokręca, tam chodzi bocian sobie. Ja sobie żabki. Musi też czymś żyć, ja już jadę na kolejną łąkę, ale już to nagram w następnym odcinku, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!